prezentacji na ekranie, krótkiej, 3-minutowej. Bardzo proszę. Okay, so we are here. I'm here only for a short Dzień dobry, greeting szanowni państwo, jestem tutaj tylko na bardzo króciutko, żeby poznać i spotkać się uczestników tej konferencji. A few words of greeting to I the chciałam przede wszystkim zacząć od pozdrowienia organizatorów i uczestników. W tym roku z przyczyn osobistych i rodzinnych nie będę w stanie uczestniczyć osobiście w konferencji. Nie byłem też w stanie przesłać Państwu terminowo mojego tekstu na konferencję, mojego wystąpienia. For ale me to zawsze meet you and your była to city. Dla mnie wspaniała okazja, aby być i spotkać się z Państwem i zobaczyć Wasze piękne miasto. I pamiętam, kiedy pierwszy raz uczestniczyłem w tej konferencji, świat wyglądał zupełnie inaczej. Pamiętam, mam zupełnie inne odczucia. Ale wszystko ma swój czas i wszystko ma swoje miejsce i w ten sposób powstają relacje. I jak widzicie Państwo tutaj, that you all know piękne, well. Kamienne rzeźby. I tutaj widzicie Państwo detale rozety w XVII-wiecznym budynku w Bolonii, w którym urodziłem się całkiem niedawno. Takie mam wrażenie. I ten sam rodzaj rzeźby, ten sam rodaj szczegółów widzimy w Krakowie. I to są różne miasta, ale język jest ten sam. Więc wszyscy to znamy, wszyscy to rozumiemy. I mamy tutaj też róże drewniane i mamy też te róże zebrane razem. Były róże drewniane, ale kamień przetrwał dłużej. Mamy różne rozwiązania dla różnego materiału. Ale chciałem Państwa wszystkich pozdrowić. Przypominam sobie te wszystkie tematy konferencji. Zawsze były tematy Państwa konferencji dla mnie niezwykle pasjonujące, porywające i jest, zawsze było to dla mnie wielkie źródło motywacji, podpowiedzi, inspiracji i również patrzę z pewną zazdrością i ciekawością na ludzi, którzy patrzą na temat miast i architektury. Moim zdaniem miasta mają niewiele wspólnego z architekturą. Miasta powstają, rodzą się z wielu przyczyn, a architektura, która decyduje o ich różnicy. Miasta mówią i różny sposób o architekturze, ale to architektura pozwala je rozpoznać, pozwala je zrozumieć, opisać je i pamiętać je. I to architektura, która je tworzy i powoduje ich powstawanie, więc jest to bardzo intrygujące. Na tym zakończę. Chciałem podziękować honorowym patronom konferencji. Chciałem podziękować panu przewodniczącemu. Chciałem podziękować Dariuszowi i Marii za wsparcie i Tomaszowi za nieustające zaproszenie. I chcę podziękować również biuru konferencji, sekretariatowi konferencji za wsparcie organizacyjne, więc na tym zakończę i pozostało mi tylko zniknąć. Bardzo Państwu dziękuję. Ale mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnej, niezbyt odległej w czasie okazji. Ogromnie dziękuję.